Potrzebujesz czegoś? Witajcie moi drodzy, ja jestem Blady, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed, w pierwszą część kultowej serii. Tutaj mamy ten... Mamy tego misję informatora. Bezpieczeństwo, bracie. Mam wrażenie, że nie zaznam. Rozmawiamy z nim jeszcze raz. Może mi się należało. Byłem zbyt pewny siebie i Wilhelm nasłał na mnie swoich łuczników. Rozprawiłbym się z nimi, lecz prawdę mówiąc, brak mi umiejętności. Czy zechciałbyś odszukać ich i zabić? Jeśli się zgodzisz, może znajdę dla ciebie coś przydatnego. Uważaj jednak, żeby cię nie zobaczyli. Teraz wycofują się na południe, zanosząc blagania. Mamy znowu ich zabić po cichu. Misja, która ja dam w poprzednim odcinku, nie wyszła. No, zregenerowały mi się noże do rzucania. Więc spróbujemy ich po prostu nożami do rzucania pokonać. Jest jeno kwestią czasu, przyjaciele. Nim wszystkie ziemie należeć będą do nas, jakby ci powinno. Dobra, pierwszy już. Mam nadzieję, że tym razem się uda. A tu ostrożnie. Dobra. Kuźwa! Dobra, jeszcze raz. Może w tym odcinku się uda. Oj. Czemu się tak bezsensownie zachowuje? Pozostajcie silni! Trwajcie w wierze! Dobra. Może ktoś się pieniędzy, panie! Jestem że Bóg czuwa nad wami! Jego ręka prowadzi naszych wojowników... Zabić Aksa! Dobra, pierwszy padł. Znowu. To asasyn! Zabić go! No szkuźwa. No i dobrze. Dobra, może z okrytym ostrzem będzie lepiej to zrobić. Aha, za daleko. Powiedz, co on do diabła robi? Dobra. No to jeszcze raz, coś czuję, że ta misja będzie dość trudna. To asasyn! Nie pozwólcie mu uciec! Nie uciekniesz mi! Znam to miasto na wylot! Kto to nie stara się tu ukryć! Ty dziadzie! Umieram z głodu! Potrzebuję paru groszy na jedzenie! Dobra, niech się sytuacja uspokoi. Nie, a więc w okolicy jest morderca! Jak to się stało? Kto mógłby zrobić coś takiego? Koniec mojego życia! Co za szkoda. Co tu się stało? Niech to miejsce twojej śmierci poganinie! Nie możemy się uciekać! Dobra. Chyba trzeba ich po prostu pokonać wszystkich. Ktoś na pewno straci. Dobra. Dobra. Dobra, już spokój, więc możemy w końcu tę misję robić. Niestety z krawędzi, co bym z chęcią uskutecznił, nie da się likwidować. A co tu się stało? No co jest? Już niby zginął, a cały czas się drze. Dobra. Ech. Na wolności jest morderca. Kto to zrobił? Pokaż się! Dobra, jeszcze raz. Straszne. Ech, coś czuję, że... będzie dość skomplikowane. Kto to robił? Pokaż się!
jakiś chyba dbany. Altair zrzucił, dobra. Nie wiem, może ten odcinek nazwę najbardziej failowa misja? Może spróbuję wejść na górę. I go skoczyć. Dobra, w ten sposób się udało. O, jeszcze jakieś artefakty. Nie ma wstępu! Precz! No, szlak by to. No nie, no po prostu najbardziej failowa misja w tej grze. Przynajmniej jak do tej pory. Do tej pory żadna nie sprawiała mi większego problemu, to jest pierwsza. Co się tu stało? Nie, proszę, nie odchodź! Proszę tylko o parę miedziaków! Dobra. Słuchaj, wizjo! Błagam was, panie! Kom, co wy! A, dobra. Dobra. Coś tam po francusku ten, ale... No. O, mocny. Dobra. Skubany, mocny jest. Po, obalił Altaira. Dobra. Dobra, próbujmy jeszcze raz, a tu się znowu chyba zrespił pod tą iglicą. Dobra, napiję się w tym czasie. To straszne. No nie, no coś znowu jest tu nie tak. Ej, przyczepowanie podrabiny jest akceptowalne społecznie. No nie. Kto jest za to odpowiedzialny? Dobra, się Altair odbił. Altair się odbił. A wiem, już się to powiedziałem. Dobra. Ja po prostu trzeba namierzyć najpierw, żeby dopiero ten... Żeby zrzucić nożem. Dobra, udało się. Czyli trzeba ich namierzać. Dobra. Ten jest pewnie tu. Chyba nie da się. Jest! W końcu! Ile jest? 20 minut mi ta misja zajęła w tym i poprzednim odcinku. Może nie 20, ale w tym odcinku 10 minut, w poprzednim chyba też 10, no to 20 minut. Dobra, wracamy do informatora, w końcu. Jednak wiecie, w dwójce czy w późniejszych częściach jest to ta likwidacja z tego, co można wisieć w ten sposób. To wtedy jest łatwiej, dobra. Dobra. Dziękuję, Altairze. Znów mogę poruszać się wolno po mieście. Przyjmij w zamian mapę, którą sporządziłem. Zaznaczyłem na niej pozycję pozostałych uczników Wilhelma. Przyda ci się, jeśli znajdziesz się w jego fortecy.
No dobra, zatem zdobyłaś mapę zaznaczone rozmieszczenie łuczników Wilhelma. Dobra. Zobaczmy sobie dalej, co tu mamy. Tu mamy co próba flagi. Informatora, a tuż obok jest ocalenie mieszkańca. Dobra. Zatem sobie jeszcze pójdziemy tu ocalić mieszkańca. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Moja rodzina choruje, nie pomożecie mnie. Dobra. Nie idzie. Ha, okej. Jakby żołnierz tak popatrzył. Jakby nie wiadomo co robić. Dobra. Jeszcze jeden. Oj, dobra. Dziękuję ci. Nie powiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, ale widziałam mrok w ich oczach. Nie mam cię jak wynagrodzić, ale bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. Boże, miej litość. Dobra. Mamy 7 z 9 mieszkańców ocalonych. Dobra, wiecie co? Chwilę, malutkie cięcie, ja zaraz do was wracam. Coś takiego. No dobra, już jestem. Trochę przyciszyłem odgłosy. Może będzie lepiej, zobaczymy. By zapomniałem o tym. Dobra, informator. Już wróciłeś, Altairze? Zawsze potrzebujesz pomocy przy brudnej robocie. Tym razem Al-Mualim nie wydał żadnych rozkazów. Dla własnej przyjemności proszę, żebyś przyniósł mi flagi Masjafu, które ukryłem w dzielnicy Ryszarda. Ponieważ w przeciwieństwie do innych jestem lojalny, powiem ci, co mówią mieszkańcy Akki. To ważne. Tym razem spróbuj jednak wrócić szybciej niż ostatnio. Dobra, zatem zbieramy flagi. O, gdzie jest pierwsza? On mnie atakuje! Niech ktoś tutaj... Spójrz tylko, co on robi. Dobra, gdzie jest ta pierwsza flaga? A, dobra. Mam nadzieję, że zdążę. Już tutaj pół minuty zmarnowałem na wspinaczkę tu. To bolało, to naprawdę bolało! Dobra. Po co on to robi? No nie. To wskakuj do góry, kuźwa. Altairze, co ty robisz? No szlak by to. Dobra. Okej. Kolejne flagi. Dobra, kolejne flagi bez problemu. Wchodzą. Już 15, jeszcze tylko 5. 4. Jest tam ta następna. A, tutaj. Dobra. Jedną mam niezebraną. A, tutaj. Dobra. A, jeszcze minuta 20. Twa ciężka praca sprawia, że zmieniam zdanie o tobie. Oto co wiem o Wilhelmie z Monferratu. Pokłócił się z Ryszardem, zanim król pojechał do Jaffy. Od tamtej pory Wilhelm siedzi w swej cytadeli w otoczeniu armii. Czy zdołasz go zaatakować przy tak szczelnej ochronie? To się okaże, ale osobiście mam wątpliwości. Dobra. Wilhelm wycofuje się na tyły cytadeli, zagraża mu król Ryszard. Dobra, zobaczmy tutaj w akce, co jeszcze mamy do roboty. Mamy 2 punkty widokowe. Pójdziemy tu. To jest bliżej. Tam jest po drodze jakby do tego. Czy można go... Uźwa, nie o to mi chodziło.
Dobra. Dlaczego nikt tego nie powstał? Dobry Boże, nie rozśmierzaj! Skutujcie! Żeby te świy! Krótko będziesz martwy! Koniec twojego życia! No. Nie, więcej się ich przyłącza do walki. Jestem o wiele lepszy niż ty, kiedy go nie byli! Uuu, mocny jest. Jakaś elita. Dobra. No. Dobra. No. No dobra. Dobra. Ten, spróbuję tamtego. Nie, nie udało się go dobić. Ale można go rzucić. O, nie można go rzucić. Dobra. Zragdolował się na tyle. Kuźwa. To można go w ten sposób dobić. No. Prawda, chcesz się... Dobra, zginął. Okej. Okay. Zbrodźmy się na miecz. Znaczy na ukryte ostrze. I wejdźmy tutaj do tego, do... tego punktu widokowego. Dobra, tu jesteśmy. Co tam tamtej wieży? Nie wolno ci... Co go tak poruszyło? Dobra, moi drodzy, jestem w pocięciu. Niestety się gra postanowiła wziąć i skraszować. Dobra, wchodzimy zatem tu jeszcze raz. A, ktoś nas ten... A już nikt nas nie ten... Nie podejrzewa, ani nie ściga. Dobra, właśnie Altairze. Tutaj na ten... te mury. Możecie kojarzyć te wieże, jeśli oglądaliście wcześniej. Nic tu po to nie Asasyna dwójkę, bo tutaj Altair ma, znaczy Desmond ma wizję Altaira. Oj, na szczęście, no, na szczęście nie trafili. Kuźwa, ale jednak teraz trafili. Dobra. Wchodzimy na górę. Co jeszcze? Dobra. Okej. Okay. Ten. Punkt widokowy jest jeszcze wyżej, więc dobra. Przybliżę trochę mikrofon, bo w sumie czemu nie. Napiję się ryba mate. No i okej. Okay. Mamy piękny widok na akkę. Chyba jakaś w sumie forteca? Fort? No i dobra. 10 z 11 punktów widokowych. Czemu nie chcę wyjść? Dobra. Dziewięć na 15 punktów. Wieśniaku. Dobra. A tu mam ocalenie mieszkańca jeszcze. Dobra. Nie ma wstępu. Jak tak chcecie. Mi.
Dobra. Proszę, przestań, robisz mi krzywdę. Bądź wreszcie cicho, nikt ci nie pomoże. Polacy, ratunku, nikt ci nie pomoże. O nie, uciekł. Proszę, nie zabijaj mnie. Nie robisz tego. Nie możesz po prostu kogoś zabijać. Masz, proszę. Dobra, tu widzę, że czeka nas jadka. Ja mam się ciebie bać? No. Kiedy ludzie się nauczą, że kim się pełnią to? No. Dobra. Że chyba niemiecki. No. Mogę zostawić zamkniętymi oczami. Dobra. No chodź tu. Dobra. Odbiegnijmy kawałek. Dobra. Odejdź stąd. No, trzeba poczekać, aż będziemy ukryci. Dobra. Żeby mogła nastąpić podobna inicjacja, czy co tam? Jak to się nazywa? Dobra. Inicjalizacja. Dobra. Okej, coś mnie... Chyba alergia mnie męczy. Kurna. Dobra. Wydaje mu się, że dobra. No chodź tu. Dobra. Czy to już ostatni? Mam taką nadzieję, ale lepiej nie kusić losu. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko go nie opuszczę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Dobra, zatem mamy grupkę mnichów. Okej. Innych mędrców, ale zakonnika żeśmy uratowali, więc bardzo dobrze. Ja mam ostatni punkt wiekowy w mieście. Do którego się teraz udamy. Tam podejrzewam, że będzie jeszcze jedno ocalenie mieszkańca albo jakaś misja pobożna, więc tym zajmiemy się być może jeszcze w tym odcinku albo już w przyszłym, a w następnym odcinku już na pewno zajmiemy się tym zamachem. Dobra. Ten skwierczy mi termos. Ciśnienia ciśnienia nie wyregulowały, czy coś chyba, nie wiem, nie znam się na termosach. Facet przeskoczył przez stragan, a sprzedawca tylko, dziwne. Walczymy z nimi, drugą chcemy ich objąć. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? A to chyba podsłuchanie. Gdybyście tylko posłuchali. Czy naprawdę ma powód, żeby tak... Dobra, ale wchodzimy na ten. To chyba katedra, to inna bazylika. On poprowadzi nas do zwycięstwa. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Zamiast tego dostaliśmy tylko śmierć. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla wrogów. Siłuję, wiecie, wyczaić, co tam śpiewają. Chcemy ich objąć. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co robić. Gdybyście tylko posłuchali. A co my z tego mamy? Groby, wdowy i sieroty? Król Ryszard obiecał nam lepszą przyszłość, nieskalaną ziemię i nowy początek. Ale już za cicho. Nie wiem,
Ja nie mogę wyczaić, co śpiewają. Ale jak na epokę, to by pasowało coś z chorału gregoriańskiego. Albo ambrozjańskiego, chociaż on był mniej popularny. Dobra. I nie czegoś takiego jak chorał gregoriański. To jest jeden z najpoważniejszych błędów, jakie można popełnić w historii muzyki z tego okresu. Dobra. To najwyższy punkt widokowy w całej grze. Bo tak, coś takie mam wrażenie. Uff. Coś się zbugowało. Dobra. Dobra. Wejdźmy na krzyż, ale nie wchodźmy na środek. Synchronizujemy. Nie, nie! Altair zginie. Tak, dobra. Dobra. Znoszące dzbany zdradzą twoją pozycję. Jesteśmy zbyt pobłażliwi dla wrogów. Jedną ręką walczymy z nimi. No dobra, moi drodzy. Co dobrego może wyniknąć, jeśli nasz król nie może się do końca zdecydować? Wilhelm wie, co. Gdybyście tylko posłuchali. Dobra, nieważne. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, napisania komentarzy, do subskrypcji kanału, a także do udostępniania odcinka na social mediach. Dziękuję za oglądanie i zapraszam już jutro na kolejny odcinek. Cześć. Znaczy oczywiście z innej gry, a na kolejny odcinek z Assassin's Creed za dwa dni. Cześć. Że zacząłem rzucać już wcześniej, nieważne. Zacząłem rzucać dwa dziennie, nie wiem, możliwe, jeżeli mam już światłowód. Dobra, nieważne, gadam bez sensu, cześć.